Na początku tego sezonu testowałem pierwszy z motocykli Moto Morini. Był to model bodajże STR, czyli taki neoklasyk włoskiej marki, która tak naprawdę już mało ma wspólnego z legendarną włoską marką poza nazwą. Ale to jest naturalna kolej rzeczy. W tym momencie na rynku włoskim bardzo często zauważamy takie sytuacje. Niemniej jednak, czy jest to tak do końca złe? No jak pokazuje na przykład marka Benelli, mają się dobrze, produkują coraz to ciekawsze motocykle, zwłaszcza spójrzcie na ostatnią EICMA, co zaprezentowali. Morini też co nieco pokazało, zobaczcie, to jest Xscape 1200, który ma być prawdopodobnie za półtorej roku dostępny na rynku. Do tego robią to naprawdę w dobrym poziomie i po prostu solidne, stosunkowo tanie maszyny, które są fajną alternatywą dla japońskich czy europejskich ogólnie maszyn. Dzisiaj w końcu mam do czynienia na szybko. Na Moto Morini Xscape, czyli motocyklu, który najbardziej pasuje moim upodobaniom. Jest to Adventure z dobrze znanym już nam silnikiem od Kawasaki ER6, ale to jest ten sam piecyk, który siedzi, nie, źle powiedziałem, nie ten sam siedzi. To jest ta sama baza silnika, która siedzi chociażby w Benelli TRK702, do którego naturalnie można tę maszynę porównać. Natomiast z mojej perspektywy i z moich odczuć na dzień dzisiejszy uważam, że on jest idealnie pomiędzy właśnie wywodzem 650, który jest na A2, a między Benelli 702. Natomiast jest z tego wszystkiego najdroższy. I czy jest wart tej ceny? To postaram się dzisiaj Wam przekazać w tych moich szybkich wrażeniach. A czemu tylko szybkie wrażenia? Otóż importer Morini postarał się i całkiem sporo informacji wszelkich o Xscape było już w internetach na wielu polskich kanałach. Co więc więcej ja mogę powiedzieć na jego temat? No, wydawałoby się niewiele. Dlatego test bardziej dla własnej frajdy i rynkowego rozeznania. No i porównania, jak to się ma do konkurencji. Tu wiadomo, najbliżej mamy TRK702 i DSX650. Także mam nadzieję, że moje przemyślenia i Wam przypadną do gustu. A na początek przyglądnijmy mu się troszkę. Gumy typu Pirelli STR Scorpion to już jest taki, powiedziałbym, standard we wszystkich adventurach produkcji chińskiej. Chińczycy po prostu zaczęli się starać i chcą wojować na rynku europejskim. W związku z powyższym coraz częściej wkładają tutaj markowe podzespoły. Tak jak widać właśnie tutaj na załączonym obrazku, więc poza dobrymi oponami mamy heble Brembo, które hamują naprawdę bardzo dobrze i zauważalnie lepiej niż konkurencyjna TRK. Mamy zawas Marcocchi, tak poprawiam, bo powiedziałem inaczej w filmie, żeby się alien nie przywalił. W pierwszych wrażeniach już wygląda to lepiej, pracuje też troszkę lepiej niż w Benelce. No i zobaczcie, też jest regulacja. Całkiem przyzwoicie wyglądający wydech taki, zobaczcie, on jest strasznie płaski, ale to jest tylko końcówka. Tak na dobrą sprawę prawdziwa pucha docelowa jest tutaj pod spodem. Swoją drogą tutaj osłona plastikowa, niestety tylko plastikowa, natomiast no, tutaj nie oszukujmy się, ta maszyna, nawet producent, zwłaszcza w tej wersji, nie sugeruje, że to jest jakiś mocno wyczynowy pojazd. Wręcz przeciwnie, to ma być fajny adventure do śmigania na długie odcinki. Bardzo mi się podoba, jak zwykle w Moto Morini, tutaj te wszystkie oznaczenia. Na każdej możliwej części wszędzie brandują swoje podzespoły i to jest fajne, to buduje jakość marki, chociaż troszkę zepsuło mi to ostatnio. Pokazali tego cruisera, który jest no, niczym innym jak rebelką. Od jeden do jednego wygląd, także taką chamską kopią po prostu. Dzielona kanapa, ale tak ładnie tutaj zachodząca. Powiem tak, no, jeśli chodzi o wygląd, ma to styl. I naprawdę ta maszyna może się podobać. Mi bardzo się podoba. Jeśli chodzi o aspekty techniczne i technologiczne, fajnie, że jest ten ABS, wiecie, w jakiejś tam wyższej formie, że można odłączyć tylko tył. Chociaż z drugiej strony ja nie znalazłem takiej opcji póki co w tym motocyklu, gdzie co przegapiłem, ale w tym komputerze, który jest ogromny i wygląda, że skomplikowany, tak na dobrą sprawę mamy kilka tylko opcji. Tutaj na przykład na ekranie głównym mamy możliwość przełączenia z ride na off-road. Póki co zauważyłem tylko tyle, że zmienia się skórka, którą tak naprawdę możemy sobie dowolnie wybierać, ale nie zauważyłem żadnej możliwości zmiany tutaj jakichkolwiek opcji ustawień, czy nawet nie znalazłem, prawdę mówiąc, jak się wyłącza ten nieszczęsny ABS, bo chciałbym zobaczyć, jak on tutaj działa. Podwójne gniazdo USB, spoko.
to zawsze na plus. Trochę przeraża mnie ilość plastiku i ogromna połać plastiku, która tutaj jest, powoduje, że tutaj na takiej szutrowej drodze, jak jechałem, i na płytach, które zaraz zobaczycie, no coś tutaj ewidentnie albo się poluzowało, bo już ten motocykl przeżył swoje, zobaczcie, tutaj klamka jest już wygięta w banana, tutaj coś było robione, malowane, także no maszyna na pewno swoje dostała przez ten sezon, a troszkę jeździła z tego co wiem. O, tego nie pokazałem, pyk, regulacja szyby, nie chodzi jakoś tam specjalnie płynnie, przypuszczam, że kwestia jakiegoś silikonowego smaru i o, no i będzie to lepiej działało, natomiast na chwilę obecną, jak widzicie na załączonym obrazku, teoretycznie jedno, o dobra, rozrusza, zastało się, no generalnie widać nawet po tych suwnicach, że przydałoby się tam troszkę smaru, na pewno mogę wam powiedzieć tyle, szyba jest w pozycji wysokiej za niska. Tyle, przynajmniej dla dwumetrowca. Ładnie wyglądają te światła. Nie wiem jak świecą. Niestety nie będę w stanie tego stwierdzić na dzień dzisiejszy. Geometria tutaj, jeśli chodzi o siedzenie, o wygodę jazdy, jest całkiem przyzwoita. Niczego mu nie brakuje. Nie jest to duża maszyna, na pewno. Nie jest to duża maszyna, na pewno chciałbym zrzucić tutaj te gumowe podkładki, wtedy też więcej miejsca byłoby na nogi dla wysokiego człowieka. Tu są te ząbki. W gruncie rzeczy jest mniej wygodny od TR-ki. Bardzo podobnie mi się siedzi jak na moim sprzęcie, czyli na 650 DS-ie, który wydawało mi się, że jest strasznie krótki, ale ten jest równie krótki. Na pewno by się przydał trochę wyższy riser kierownicy i wtedy byłoby całkiem przyzwoicie. Natomiast no, myślę, że dałbym radę strzelić nawet jakąś dłuższą trasę na tym motocyklu. I jeśli chodzi o silnik, tutaj pierwszą zmianę widzę i to mi się nie podoba, że ten zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego jest tak nisko. Nieważne. Ogólnie podoba mi się ta maszyna wizualnie, jeśli chodzi o jazdę. Zaraz do tego dojdziemy. To co na plus na pewno, to jak widzicie na załączonym obrazku, możliwości bagażowe, takie, wiecie, na szybko, proste, są lepsze niż w Benku. Gdyż ponieważ tutaj bez problemu zapakowałem swój tank bag, przytwierdzając to na pajączka, gdzie w Benku no nie ma takich elementów montażowych łatwo dostępnych, jakoś tak mniej przystępny jest ten bagażnik. Całkiem ładna ta grafika jest. Wyjątkowo ambitnego terenu uskuteczniać nie będę. To jest pojazd demo z salonu, nieoficjalna prasówka, poza tym na zwykłych aluminiowych kołach, więc zdecydowanie bardziej szosowy ten adventure. Niemniej już po pierwszym przejeździe taką płytówką, jak widzicie, mogę wam powiedzieć zdecydowanie. Zawias marcoki deklasuje to, co Benelli montuje seryjnie w TRK-702. Siadasz, odwijasz rolgas i nie myślisz o niczym, o żadnej pozycji odpowiedniej itd. Nie przejmuje się, że coś dobije, stuknie czy puknie. W takich warunkach wybiera wszystko. Lepiej też niż mój DSX, co pozwala mi twierdzić, że zawieszenie to rokuje bardzo dobrze w bardziej ambitnym offroadzie. Zwłaszcza, że jest do tego regulacja. Na asfalcie jest absolutnie poprawnie. Nic szczególnie wybitnego, ale też i ganić nie ma go za co. W połączeniu ze stosunkowo wygodną pozycją dalsze przeloty nie powinny być męczarnią. Jak macie więcej wzrostu, tak jak ja, dziwne wrażenie jest, siedzicie bardzo blisko kierownicy. Ale to też w takim ala enduro dość popularne rozwiązanie. I jak już nadmieniłem, mogłaby być wyżej kierownica. Także troszkę wyższe risery. No i wiecie, od czego mamy akcesoria, prawda? Swoją drogą akcesoria, motyw przewodni tej marki. Xscape jest sam w sobie bardzo dobrze wyposażony. Wiecie, fajny wyświetlacz, czujniki ciśnienia w kołach, LEDy, heble, regulowane klamki, regulowana szyba, osłona silnika. No jest tego dużo. I git. Ale szyba przydałaby się wyższa. No i spoko, jest dostępna. Płyta pod silnik z Amelium też nie stanowi problemu. Gmole, kufry, handbary, no co chcesz, to znajdziesz. Mankamentem niestety są ceny. I powiem tak, Moto Morini chyba mocno zapatrzyło się na klasę premium. C
Co jest dużym błędem, bo do klasy premium na tą chwilę jest moim zdaniem jeszcze troszkę za daleko, bo ten ogrom fajnych dodatków w dobrych cenach zrekompensowałby w pewien sposób stosunkowo wysoką jak na tą klasę i tą jakość cenę samego motocykla. Rzecz, na którą kilka osób zwróciło mi uwagę i którą wyczytałem gdzieś tam w internetach, to fakt pewnych wibracji, które się pojawiają, wibracji w plastikach w sensie. I faktycznie tutaj coś ewidentnie czuję, tudzież słyszę, dochodzące zza przedniej owiewki. Coś tutaj mi wibruje z tyłu, domyślam się, że łańcuch może być troszkę za luźny, ale tu z przodu są to plastiki i na takich dołach, jak teraz jadę, oj, czuć to zdecydowanie mocniej. Niemniej jednak podoba mi się ten zawias. Naprawdę fajnie wybiera, fajnie sobie radzi. Widać tutaj pewne rzeczy, które są drożej zrobione, które są bardziej sugerują, że jest to maszyna terenowa, tudzież z zacięciem offroadowym. Chociażby ten tryb offroad, możliwość włączenia ABS-u. Zawiedziony jestem jednak, że ABS włączy się na dwa koła, ponieważ z informacji, które dostałem z różnych źródeł, którym nie do końca można ufać, jak się okazuje, podobno odłączał tylko tylne koło, nie przednie, a tutaj są oba odłączone. Także no, ABS, jak w każdej innej maszynie. Natomiast wiecie, no, o niebo lepsze są heble. O, czujesz, że hamujesz tym motocyklem. No i właśnie to, co mówię, zobaczcie. Trójeczka praktycznie z zera i się wspina. Benelli by szarpało, dopiero by pojechało. Definitywnie charakterystykę bardzo mocno zmienili. Tam dodali mocy, dodali momentu i faktycznie bęki są offroadowymi słabouszami może, ale asfaltowymi przecinakami. Tu mamy bardziej wyważoną maszynę, taką pół asfalt, gdzie bardzo fajnie się sprawuje, bo ten silniczek no, potrafi przyspieszyć i gdzieś tam na jakąś traskę spokojnie można go zabrać, nie zamulając. A po offroadzie, tak jak widzicie, nawet takie delikatne boczki gdzieś tam sobie postrzelać, potrenować, spoko rzecz. 650 oddana, wróciłem do swojej 650 i powiem Wam tak, często jest, wygląda to w ten sposób, że jak oddaję mocniejszą, droższą, lepszą maszynę z powrotem i wsiadam na swojego sprzęta, to czuję taki niedosyt, taką chęć pozostawienia sobie tego droższego, lepszego motocykla. Tym razem zdecydowanie tak nie miałem. Volt 650 jest bardzo, bardzo adekwatną maszyną do TR-ki, do Xcape'a właśnie, z tym, że oferuje troszkę inny zakres, wiecie, frajdy. On ma zdecydowanie mocniejszy dół, lepiej przyspiesza i daje więcej frajdy z jazdy w terenie. Dla pełni szczęścia przydałoby się zawieszenie takie, jakie jest w Xcape'ie w standardzie i wtedy to byłaby maszyna idealna. Xcape, gdyby miał tyle mocy co Benelli, byłby motocyklem, może nie, idealnym to źle powiedziane, dużo lepszym. A tak to z tego wszystkiego chciałbym mieć charakterystykę pracy silnika tak jak mam tutaj, możliwości jezdne asfaltowe takie jak w bęku i zawias z wyposażeniem z Xcape'a. Wtedy by był ideał, no ale takie motocykle nie istnieją. Więc który wybrać? To już nie moja proszka, to już Wam zostawiam.
To zależy jak bardzo, w którą stronę chcecie iść, ale Xcape jest takim moim zdaniem całkiem ciekawym motocyklem, dobrym do wszystkiego i do niczego. Nie jest hardkorową endurową, broń Boże, jest po prostu klasycznym adventurerem z troszkę staroświeckim silnikiem, który do dzisiaj daje radę i naprawdę ma bardzo fajne możliwości. Da frajdę z jazdy w terenie, chociaż będzie wymagał troszkę wprawy, zawias którego tak szybko nie skończycie i nie musicie poprawiać. Plus wyposażenie, plus te wszystkie bariery, które faktycznie są ok. Na minus ceny części akcesoriów, dostępność, sieć serwisowa, narzekacie na wodzie, jest troszkę gorzej jeśli chodzi o Morini, ale to też wiecie, nie od razu Rzym zbudowano, więc to wymaga czasu i z czasem na pewno się sytuacja wyklaruje i poprawi. Więc może po prostu trzeba dać tej marce chwilę czasu. Tak to nie jest źle, nie jest źle, jest drogo. Kazałem to z własnej perspektywy i takie bardziej moje przemyślenia, co już mówiłem zresztą w trakcie nagrywania. Jeśli się podobało, pamiętajcie, łapka, subskrypcja i tym podobne inne rzeczy, albo po prostu najważniejsze dla mnie, zostawcie komentarz i dajcie znać, co sądzicie o tej maszynie. Może macie, jeśli macie, to tym bardziej napiszcie, jakie są wasze wrażenia, czy się pokrywają z moimi. Dobra, dzięki, na razie, cześć, do następnego! Yeah.